Szczecin, z całego serca polecam Ambasador oraz Odkryjmy Szczecin na Dobre. To akcje, które mają na celu skłonienie mieszkańców do aktywnego udziału w promowaniu pozytywnego wizerunku miasta. Organizatorom zależy na tym, aby ludzie postrzegali Szczecin jako miejsce nowych możliwości oraz aby mieszkańcy innych miast docenili je i polubili. Ambasadorem Szczecina może zostać każdy, wystarczą chęci. Monika Pyrek, Klaudia Podkalicka, Radek Kowalczyk oraz zespół Scambo Mambo to tylko nieliczni ambasadorzy, którzy kochają miasto oraz polecają je z całego serca. Jak Państwo wiedzą, od początku 2012 roku wprowadziliśmy nową strategię komunikacji Odkryj na Dobre Szczecin i ona ma na celu promocję miasta przez takie trzy pryzmaty, trzy obszary: ludzi, miejsca i wydarzenia. Projekt będzie trwał do końca roku. Na portalach społecznościowych pojawiły się filmiki promujące pod tytułem Coming Soon 2012. Występowały w nich osoby związane ze Szczecinem. Wytrwałe przygotowana akcja cieszyła się dużym powodzeniem wśród internautów. W planach są kolejne filmy, sesje zdjęciowe i być może kalendarz promujący Szczecin. Na przystankach autobusowych już zrobione są nietypowe plakaty. Chcemy promować Szczecin przez mieszkańców, przez ludzi. Kampania ma na celu takie włączenie, czy namawianie, czy wspólne, pozytywne mówienie o Szczecinie razem z mieszkańcami. I w styczniu rozpoczęliśmy tą kampanię, nagrywając pierwsze filmy z różnymi rozpoznawalnymi osobami. A jakie miejsca mieszkańcy Szczecina lubią najbardziej? Jasnobłonia, dlatego że łatwo można w miarę zaparkować, dużo zieleni, fontanna czynna, powiedzmy od wiosny, można fajnych ludzi spotkać, poleżeć na trawie, spokój, Wi-Fi. No chyba Jasnobłonia, no dlatego że można z dzieckiem wyjść na spacer i jest trochę świeżego powietrza. Na pewno Jasnobłonia są bardzo przyjemne, dlatego że troszeczkę jest tutaj zieleni, mniej te samochody są uciążliwe. No i to chyba jest główny powód. Las Arkoński jest bardzo fajny. Park Kasprowicza tam dalej. To są ulubione miejsca. Lasek Arkoński, tak? Tak. Tak, zdecydowanie. Spacery, bieganie. Atrakcje takiej arty to nie tylko okazja do promocji miasta, ale też szansa na to, aby sami mieszkańcy mogli przekonać się o jego urokach.